podcast Dialog Międzyreligijny. Tym razem temat to Święte Księgi. Ze mną audycję prowadzić będzie Justyna Kamińska, a w studiu nasi goście Jan Tobiasiewicz, Dorota Kamińska, Zofia Radzikowska. A witam Was Monika Ziółkowska. W początku porozmawiamy sobie o pismach baptystów. Janku, powiedz nam, kiedy czytacie Pismo Święte? Szumne określenie, pismach baptystów. Czytamy, bo już się ustosunkuję do pytania, czytamy wtedy, kiedy mamy czas i kiedy możemy, kiedy chcemy po prostu. Kiedy tego potrzebujemy, no bo dla nas to jest po prostu natchnione słowo od Boga i jak tylko mamy szansę, okazję i czas, to po prostu to robimy. Tyle. Też tak zaczynamy od Ciebie, bo jednak protestanci znani są z tego, że bardzo ściśle opierają się na Piśmie Świętym. Powiedz, kto właściwie może interpretować Pismo Święte? Czy to jest jakaś taka jedna określona interpretacja, czy też może ich być wiele? Powiem oględnie chrześcijan, każdy nawrócony człowiek ma Ducha Świętego, który go prowadzi po prostu przez życie i prowadzi go też w rozumieniu i w poznawaniu Biblii. Także u nas każdy czyta tą Biblię tak jakby bez obawy, że poprzez złe zrozumienie zostanie, nie wiem, że gdzieś się pogubi w tym zrozumieniu, tylko jest tak jakby, no powiem strasznie płytko, uprawniony do swobodnej interpretacji. Wiemy, że są jakby różnice też pomiędzy poszczególnymi kościołami protestanckimi. Czy one występują w samym tłumaczeniu Pisma Świętego, w interpretacji? W jakim to są stopniu różnice? To jest tak. Tłumaczeń takich protestanckich, tak to nazwę, jest kilka. Najpopularniejszym jest Biblia Brzeska, albo nazywana inaczej warszawsko-praska. To jest tłumaczenie oparte na w Starym Testamencie na Wulgacie, a w Nowym Testamencie nieróżne w niczym od Biblii nieprotestanckiej. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Takich generalnie różnic albo wręcz reguł tego, którą Biblię należy czytać, nie ma, bo jeśli komuś u nas odpowiada tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, które jest katolickie, ale które jest tak jakby nowsze językowo, to po prostu ją czyta, bo nie ma tam aż tak znaczących różnic w stosunku do tego, co używamy my. No, mam tu ze sobą swoją osobistą Biblię, to jest akurat tłumaczenie warszawsko-praskie i no, jeśli bym tu coś przytoczył, to po prostu, zwłaszcza Nowy Testament, to po prostu gdzieś ten język może się wydać w miejscach archaicznych, gdzieś czasownik będzie nie w tym miejscu, którym powinien i tak dalej. Jeszcze taką dość popularną wśród protestantów Biblią jest tłumaczeniem, bo to nawet nie Biblią, jest Biblia Gdańska. Ona przez biblistów jest uważana za taką perełkę po prostu języka polskiego. Tam jest, nie wiem czy się wyrażę poprawnie, staropolszczyzna. I tam już to dobitnie widać. Tam, żeby zrozumieć czasami jakiś fragment, trzeba się zastanowić w ogóle, o co chodzi w danym zdaniu, bo jest ono aż tak dalekie od współczesnego języka polskiego. Ale tak jak mówię, są to tylko tłumaczenia i w zasadzie są to bardziej zabawy tłumaczy, którzy jak najwierniej zawsze starają się oddać po prostu oryginał. Po prostu.
Dla uważnych słuchaczy to myślę nie będzie odkrycie, że Janek już dwa razy u nas w Wierzeniu był. Co prawda nie w dialogu międzyreligijnym, ale opowiadał z Agnieszką o swoim protestancko-katolickim małżeństwie. Ja pamiętam, że ty, Janek, powiedziałeś podczas jednej z tych audycji coś takiego, że zaczynając znajomość z Agnieszką, właśnie większość czasu spędzaliście na czytaniu Pisma Świętego. Tak, to się zgadza. No i tak, w sumie dalej tak robimy, dalej czytamy to pismo, no i właśnie Aga ma Biblię Tysiąclecia, bo taką sobie kupiła za młodu, a ja mam Biblię Warszawsko-Praską, bo taką sobie kupiłem za młodu, ale nie ma w tym nic dziwnego i tak jakby, no też się bawimy czasami w wyszukiwanie różnic, wiadomo, że jak jedno przeczyta i drugie przeczyta, to najprościej znaleźć te słowne różnice. Ale w zasadzie to są tylko i wyłącznie jakieś takie zwroty, ale żeby tak jakoś dramatycznych różnic w przekazie, no to jeszcze nie znaleźliśmy. Ale może są. Niektórzy twierdzą, że tak jest. Ciekawi to, w jaki sposób razem czytacie Biblię. Czy jakoś losowo otwieracie daną stronę, czy na przykład umawiacie się, a dzisiaj sobie poczytamy coś z Nowego Testamentu? Teraz akurat po kolei, rozdział po rozdziale, czytamy Ewangelię według świętego Łukasza. Wcześniej też raczej staramy się robić to w kolejności. Czytaliśmy sobie Dzieje Apostolskie do obiadu lub też śniadań, jak mamy czas, czyli w weekendy, czytamy psalmy. To tak na dzień dzisiejszy. Z takich losowych fragmentów to raczej ja tak lubię czytać. Znaleźć coś, po prostu gdzieś otworzyć Biblię i zacząć czytać, ale i tak się staram wtedy tak jakby ogarnąć całość, bo najgorsze, co można zrobić, to utknąć w jednym wersie i maglować jego znaczenie, w ogóle nie znając całości. A jak to czytanie Pisma Świętego wygląda na tych niedzielnych spotkaniach baptystów? No to też mogę powiedzieć tylko, jak to u nas w zborze wygląda. Teraz akurat pastor jest już przy końcu też Dziejów Apostolskich. Akurat teraz wybrał sobie, on oczywiście też ma w tym dowolność pełną, też sobie wybrał właśnie studium Dziejów Apostolskich i po prostu też rozdział po rozdziale stara się rozwijać to co wie, to co po prostu zrozumiał w tym, co czytał, no i wedle tego nas tak jakby prowadzi w tym. Pani Dorota, pani jest pierwszy raz w Wierzeniu. Może najpierw kilka słów o sobie. Pani jest katoliczką i reprezentuje wspólnotę również katolicką. Tak. Może coś więcej o tej wspólnocie? No cóż, moja wspólnota mieści się w mieście Miechowie, w parafii Grobu Bożego Bazyliki Mniejszej. Jest to duża bazylika. Bardzo często odwiedzają nas wszelkiego rodzaju pielgrzymki z kraju i z zagranicy nawet. No i moja wiara chrześcijańska jest od dzieciństwa, w której się zagłębiam do dnia dzisiejszego i przekazuję ją, tą wiarę chrześcijańską, moim najbliższym. Ciężko chyba spytać o miejsce Pisma Świętego w życiu każdego katolika, ale może powiedziałaby pani o tym, jak to w pani życiu wygląda? W moim życiu było od dzieciństwa Pismo Święte na wierzchu i do dnia dzisiejszego jest ono na wierzchu, to Pismo Święte jest czytane. Kartki są przekładane
co widać no nie gołym okiem w tej chwili, ale jakby spojrzeć to w domu moim, rodzinnym i zarówno w moim. Te kartki są już poniszczone, co wskazuje na to, że jest ta Biblia czytana. Janek, my byśmy chciały Cię jeszcze dopytać o takie parę szczegółów. Macie inną liczbę ksiąg Pisma Świętego, prawda? Tak, w Starym Testamencie. Na czym polega ta różnica? To któraś księga jest jakoś rozdrobniona, którejś nie ma? Nie ma właśnie tak jak z panią Zofią tutaj rozmawialiśmy w przerwie. Księg tak jakby spoza kanonu. I no tak jakby to nie jest... Nie czuję się w tym tutaj na siłach, żeby się tak o tym dokładnie rozwodzić. Tu bije się w piersi, nie przygotowałem tej liczby, nie podam. Ale takie ciekawostki powiem, bo szukałem tak jakby różnic, zanim tutaj przyszedłem. I znalazłem na przykład informację, że w Biblii protestanckiej nie ma Księgi Estery, albo nie ma listu świętego Jana. Ja je mam. Także to tylko tyle mogę powiedzieć. Tak, wiem, że z takich ważnych różnic właśnie nie ma tu już też w przerwie wspomnianej księgi machabejskiej opowiadającej o powstaniu Makabeuszy, tak? Tak. To nauczyłem się tego, nauczyłem się wypowiadać. I no wiem, że jeszcze kilku po prostu nie ma u nas w Biblii protestanckiej. Natomiast co do Nowego Testamentu, tam są różnice, tak jak powiedziałem wcześniej, stricte polonistyczne. O, tak bym powiedział. Mnie też ciekawi jedna kwestia, o której wspomniałeś tutaj nam, że u was na liturgii, nie wiem, czy takie słowo jest poprawne. No, nasz pastor jest tak jakby z wykształcenia jest po teologii katolickiej, więc on tak jakby szasta tymi pojęciami jak po prostu dobrze zgraną talią kart. Ja jestem, mi są one obce, ale wiem, co to liturgia, także tak. Więc do czego zmierzam? Mówiłeś, że pastor u was wybrał sobie teraz Dzieje Apostolskie. W Kościele katolickim to wygląda tak, że mamy kalendarz liturgiczny i tam jasno na każdy dzień jest określone, co czytamy na właśnie na mszy świętej. A jak to wygląda u was? Czy właśnie pastor wybiera sobie zawsze to, co będzie czytał? Tak, trzeba przyznać, że tu ma pełną swobodę, bo wiadomo, że w okresie świątecznym też wspominamy te wydarzenia, którym no związany po prostu z danym świętem, ale tak jakby ciąg spotkań niedzielnych jest raczej związany ze sobą. No i nie są to tak jakby losowe, no chyba, że jest jakaś specyficzna sytuacja, no nie wiem, coś się stało, coś, jakiś temat krąży w kościele, trzeba go rozwinąć, więc wtedy jest tak jakby wyciągana odpowiednia odpowiedni fragment i wtedy możemy rozważać nad tym, co tam jest napisane. Natomiast no tak, on tu ma pełną dowolność w zasadzie. No to jeszcze może muszę uświadomić tych, co nas słuchają, że u nas tak jakby niedziela nie jest jedynym momentem, w którym my się spotykamy, bo my się spotykamy również w tygodniu na takich spotkaniach małych grup, powiedzmy. Tam już są... To jest bardziej kameralne, tam też studiujemy pismo i tam też w sumie mamy dowolność tego, co rozpatrujemy. A oprócz tego, no to jeszcze są spotkania modlitewne, no ale tam już... Tam raczej w ruch idą fragmenty, które są jakby zachęcające do rozmowy z Bogiem, do wołania do Niego, czyli głównie psalmy.
Troszkę zawęzimy naszą dyskusję do 5 ksiąg naszego Pisma Świętego. Pani Zofio, czym właściwie jest Tora? I tak od razu zapytam, bo mnie osobiście ciekawi, czy Żydzi uważają Mojżesza za jej autora? Nie, uważają Pana Boga za jej autora. To jest prosta odpowiedź, ale po kolei. My posługujemy się określeniem takim ogólniejszym Tanach. Tanach to jest skrót od trzech wyrazów: Tora, Nevi'im, czyli prorocy, i Ketuvim, czyli pisma. Tora to jest 5 ksiąg Mojżesza, czyli Chumasz. To mamy wspólne z całym chrześcijaństwem, bo to wzięte zostało stąd. Tora po hebrajsku dosłownie znaczy nauka albo prawo, zakon. No tak, tak mniej więcej to znaczy. Natomiast Nevi'im to są pisma prorockie. Tu wchodzą cały ciąg tych proroków, większych, mniejszych. Tam księgi królewskie też się zaliczają do ksiąg prorockich. I pisma. Pisma to jest taki obszerny dość dział, gdzie wchodzą takie pozycje jak właśnie tak, księga Estery, księga Rut. Tam wchodzi Kohelet, znany też, prawda? Tam wchodzi Hiob, księga Hioba. Tam mądrości Salomona, przysłowia, Shir HaShirim, czyli pieśń nad pieśniami. Tam jest tego pewnie więcej, ja tutaj tych wszystkich nie mam od razu w pamięci, ale to są najważniejsze. Księga Daniela, psalmy, to są wszystko pisma. I teraz, kto jest autorem Tory, czyli 5 księgów? Otóż w tym tygodniu właśnie w szabat czytamy księgę Jitro. W rozdziale Exodus, czyli Szemot, Księga Wyjścia. No i tam jest cały opis objawienia. Tora, wedle wiary Żydów, została objawiona narodowi Izraela całemu na górze Synaj, na pustyni Synaj. I tak naprawdę nie wiemy, gdzie to jest ta góra. Przy czym jakby Bóg mówił bezpośrednio do ludu, ale jakby Mojżesz wypowiadał jego słowa, bo Bóg przemawiał w gromach, w ogniu, w dymie, a Mojżesz mówił te same słowa takim ludzkim językiem, żeby cały lud Izraela mógł to usłyszeć. I to jest nadanie Tory. Teraz, ona była raz wypowiedziana w ten sposób. Później Mojżesz się udał na górę na 40 dni i tam ta Tora została, znaczy wręczone mu zostały tablice. Z zapisaniem, ale nie tylko tych 10 przykazań, co normalnie się na tych kamieniach rysuje, tylko z całą Torą. Nie pytajcie mnie, jak ona się zmieściła, to jest inne pytanie. Natomiast mówi się, że kiedy Mojżesz schodził z tymi tablicami, to w ogóle nie czuł ich ciężaru. Dopiero jak zeszedł i zobaczył, że Żydzi tymczasem już czczą złotego cielca, to wtedy jakby wszystkie litery z tych tablic uleciały i wtedy on poczuł ciężar tych kamieni i je rzucił na ziemię. To były pierwsze tablice złamane, potem poszedł po drugie. Ale nie tylko to, także została mu podyktowana jakby wszystkie wyjaśnienia do tej Tory. Czyli krótko mówiąc, są 2 rodzaje Tory. Jest Tora pisana i jest Tora ustna. Czyli to wszystko, co stanowi interpretację, objaśnienie, komentarz, wyprowadzenie praw szczegółowych, to jest Tora ustna. Czyli mamy jakby 2 rodzaje Tory, przy czym ta Tora ustna kiedyś nie mogła być zapisywana, ale potem ją spisano w końcu, bo inaczej by zaniknęła wśród ludu, ale to jeżeli będę miała czas, to powiem, kiedy się to stało i dlaczego. W każdym razie proszę na razie pamiętać, że mówimy o Torze pisanej, czyli tego wszystkiego, co jest na piśmie, i Torze ustnej, czyli całej interpretacji, tłumaczeniu, komentarzach i wyprowadzaniu praw szczegółowych. Bo powiem od razu, mówiliśmy tu o różnych tłumaczeniach. Z hebrajskiego języka żadne tłumaczenie nie jest neutralne, przynajmniej jeżeli chodzi o tłumaczenie świętych ksiąg. Każde tłumaczenie jest interpretacją, ponieważ język hebrajski jest tak wieloznaczny, tak elastyczny i tak bogaty, to znaczy
jest taki, że ma taką właściwość, że z rdzenia, powiedzmy, trzyliterowego można wyprowadzić ogromną ilość znaczeń. Wobec tego każda interpretacja jest interpretacją i każde tłumaczenie jest interpretacją. Ja korzystam z przykładu Cylkowa. To jest przykład jeszcze z końca XIX wieku wydany. To jest reprint wydany przez Klezmer-Heuss. Najpierw korzystałam z tłumaczenia Pardes Lauder, to jest tłumaczenie takie nowoczesne, wykonane przez rabina Saszę Pekaricza i Ewę Gordon. Ono jest w oparciu od razu o komentarz Rashiego głównie i od razu z komentarzem takim bardzo obszernym, ale potem wróciłam do Cylkowa, ponieważ ta staropolszczyzna to jest piękny, poetycki język, który dla mnie oddaje ducha oryginału. Po prostu jak się czyta oryginał i Cylkowa, to jedno do drugiego pasuje bardzo. Teraz, jeżeli chodzi o księgi prorockie, to Cylkow przetłumaczył wszystkie księgi prorockie i wiele też z pism. W czasach nowożytnych dużo tłumaczył Czesław Miłosz. Są cudowne psalmy w tłumaczeniu Miłosza, jest wiele innych pozycji, Księgi Pięciu Megilot. To są właśnie te zwoje i pozycje z pism, czyli mamy bardzo piękne, poetyckie, mamy też przykład Kochanowskiego, psalmów, mamy przedwojenny przykład Brandstettera. Jest dużo pięknych przykładów poszczególnych pozycji, więc jest z czego korzystać. Ja powiem od razu, że ja tutaj mówiłam, że my nie używamy określenia Stary Testament. Dlaczego? Po pierwsze, nie jest to dla nas testament, ponieważ Tora, mimo że nadana jakby w okresie przed, zaczęło się to jakby przed 3000 lat przed wspólną erą, to nie jest dla nas testamentem, tylko jest drzewem życia, jest czymś, co jest cały czas żywe, interpretowane i żyjące po prostu. A poza tym nie jest to stare, tak jak mówię, bo jest cały czas aktualny, więc ani testament, ani stary. My po prostu mówimy Tanach, to jest Biblia hebrajska, czyli te trzy części, a Tora, ta węższa część, to jest Pięcioksiąg Mojżesza. No, jak mówię, objawiony na Synaju, teraz pytanie, jak objawiony? Bo teraz ortodoksyjni Żydzi wierzą, że dokładnie jest tak, jak napisane na tych tablicach i podyktowany Mojżeszowi, ale kierunki reformowane raczej mówią tutaj o tym, że to nie jest ważne, jak została objawiona. Mogła być przez natchnienie dla Mojżesza, który rozumiał, że trzeba ludowi dać prawo i potrafił to sformułować i przekazać nie od razu w poszczególnych rozdziałach przez pięć ksiąg i tak dalej. Wszystko jedno, to nie jest w sumie ważne, jak została technicznie nadana. Wierzymy, że pochodzi z góry, jakąś drogą doszła do ludzi. To nie jest może takie ważne, jaką drogą. Ważne jest, że źródło gdzieś jest tam, poza człowiekiem i została przekazana narodowi Izraela, a za jego pośrednictwem całemu światu, bo to jest własność wspólna. To nie jest tylko własność Żydów, oczywiście, Tora. Ja czytałam trochę Księgę Wyjścia dość dokładnie swego czasu. Jest tam mnóstwo takich przepisów, które no, wydają się dość tak niesamowicie szczegółowe, tak? I tak, zupełnie jakby nie pasujące też do naszych czasów. Jak się je interpretuje teraz? Jaki no więc właśnie, stosunek? Jest bardzo dużo przepisów szczegółowych, ponieważ tam można by tam znaleźć prawo cywilne, prawo karne, prawo zobowiązań, prawo rodzinne, właściwie wszystkie dziedziny prawa tam są. Tak, dla ilustracji jest mniej więcej opisane na przykład, co zrobić, kiedy ktoś tam ukradnie jakieś zwierzę konkretne, albo wpadnie to zwierzę do cysterny sąsiada, jak ma być wykonany namiot i tak dalej. Judaizm polega na tym, że nie ma rozdziału między życiem a wiarą. Każda rzecz ma być zrobiona porządnie i każda ludzka czynność jest uświęcona. Znaczy nie ma podziału na trywialne i święte, ponieważ każda ludzka rzecz jest podniesiona do świętości jakby. Dlatego istnieją błogosławieństwa prawie na każdą czynność. Ponieważ tak się to uważa, że to jest jedno życie, a zresztą kiedy Najwyższy przemawiał do Izraela tam na Synaju, to powiedział im między innymi, jeżeli będziecie słuchać mojego głosu i zachowywać
przymierza, wykonywać przekazania, to będziecie mi narodem świętym, narodem kapłanów, bo ja jestem Bóg. Czyli oczywiście to nie jest stwierdzenie faktu, tylko to jest zdanie warunkowe i to jest zadanie postawione przed człowiekiem, żeby dorastał do świętości. I dlatego jakby wszystkie czynności mają swój porządek i swoje miejsce. A później to zostało przez Talmud, następne ważne właśnie pismo, zostało bardzo uszczegółowione jeszcze, ale to do tego pewnie przejdziemy za chwilę. Chcę powiedzieć, bo tutaj było mówione, kolega mówił, kiedy się czyta. Otóż czyta się Torę w każdy szabat, to znaczy fragment się czyta podczas kolacji szabatowej, a długie czytanie jest w sobotę przed południem, kiedy także się później czyta fragment z proroków. I to jest co tydzień i też jest kalendarz liturgiczny, na każdy tydzień wiadomo, i co się ma czytać po kolei i kiedy się dochodzi do końca, to się zaczyna od początku. To jest koło. I to jest nieskończone. Ale oprócz tego każdy Żyd powinien studiować Torę codziennie. Ja może przeczytam, mam tu, pokażę zaraz z czego ja to czytam. Szamaj mawiał, uczyń naukę Tory stałym nawykiem, mów mało i czyń dużo, a każdego człowieka przyjmij z życzliwością. Ten cytat pochodzi z takiej książki, która ma tytuł Sentencje Ojców, po hebrajsku Pirkei Avot, teraz wyszło niedawno z komentarzem Pawła Śpiewaka przez wydawnictwo jezuickie. Oni wydają bardzo ładne rzeczy nieraz, a jest to część Talmudu, traktat etyczny. I tu jest bardzo dużo takich zaleceń, więc prawdziwie pobożny Żyd powinien Torę studiować codziennie, przynajmniej kawałek, każdego dnia. Powinien zawsze znaleźć na to czas. Ja się chcę tylko wtrącić, bo jedna rzecz mi się szczególnie spodobała. Ten fragment o tym, że Stary Testament jest drzewem życia. Tak, znaczy Tora, i, tak, konkretnie. Przepraszam, już taka naleciałość do mnie. Ja się w 100% pod tym podpiszę, że faktycznie nie ma tam nic starego. To są żywe pisma, natchnione przez Boga i ja osobiście wiem, że po prostu tam czyta się to samo, ale to nie trafia tak samo do człowieka, tylko za każdym razem co innego tam jest objawiane. A to jest prawda. I tu się muszę pod tym podpisać. To jest niewyczerpane, jak ocean. To można robić całe życie, nie skończy się nigdy. Dokładnie, dlatego muszę się zastanowić nad tym, co nazywam starym w takim razie. Bo na pewno nie chcę, żeby to znaczyło faktycznie nieaktualne. Gdyby miała Pani odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego te 5 ksiąg jest w Torze, a inne Tora nie zawiera? To jakby Pani to... Znaczy, jakie inne? Bo te się uważa za te, które zostały objawione. Oczywiście były takie momenty, kiedy to redagowano. No, licznie były ku temu jakieś powody. Ja nie potrafię powiedzieć. Ja potrafię powiedzieć na przykład, dlaczego w ogóle w kanonie nie ma ksiądz machabejskich. Dlatego, że z powstaniem Makabeuszy to jest sprawa kontrowersyjna trochę, ponieważ to się nieraz przedstawia jako takie powstanie narodowo-wyzwoleńcze, ale to była także wojna domowa. Dlatego naprawdę, że wielu Żydów przyjmowało jakby cały ten jawanizm, czyli grecką filozofię, grecki sposób życia, greckie bieżenia. I Makabeusze walczyli nie tylko z wrogiem, ale także z własnymi rodakami, którzy odstąpili od tego. To, co jest wojną domową, to być może niekoniecznie się nadaje do kanonu. A jak to było tutaj, kolega mówił, że pieśń nad pieśniami, to ona była sporna. Na początku rabini nie uważali, że należy ją wstawiać do kanonu, ale potem przeważył pogląd, że naprawdę to nie jest pieśń miłosna, tylko alegoria relacji między Bogiem a Izraelem. I jako taka weszła do kanonu jako jedna z najważniejszych pozycji. No to myślę, że przejdziemy już trochę do tego Talmudu, co on właściwie tak zawiera i a w ogóle kiedy to powstał, trzeba wiedzieć, jaka była sytuacja w szczególności po zburzeniu drugiej świątyni, kiedy cały ośrodek studiów tutaj przeniósł się do miejscowości Jawny. I tam powoli zaczęto sobie zdawać sprawę z tego,
że trzeba spisać ustną torę tak zwaną, ponieważ kiedy nie ma świątyni, kiedy nie ma nauki, kiedy jest tylko jeden ośrodek naukowy, po prostu lud odejdzie, bo to wszystko zaginie, zaniknie. I zaczęto po prostu spisywać poszczególne części tej tory ustnej, czyli tych komentarzy, wyjaśnień i praw, które się wywodziło z tory. I tutaj, tu cały szereg jest nazwisk nauczycieli wielkich, ale głównie się tu jakby osobę Jehudy, którego nazwano Hanasi, czyli książę. On głównie jakby doprowadził do napisania Miszny, czyli jakby powtórzenia tory w kształcie komentarza i wyprowadzania praw ścisłych z tory na każdą okoliczność życia. I to się nazywa, to jest jakby, a potem powstały dalsze komentarze i druga część jakby, która jest komentarzem do Miszny Gemara i to jako całość tworzy ten Talmud, czyli Talmud to dosłownie znaczy nauka po hebrajsku, a to jest nauka jakby tory poprzez jej interpretację, uszczegółowienie i wyprowadzenie całego systemu prawnego, który, jak mówię, jest na każdą okoliczność życia. Przy czym to wynika z tego taki system prawny, która się nazywa halacha, czyli droga po hebrajsku, droga, którą idzie Żyd, który chce przestrzegać prawa. I on, jak mówię, i ona powstała w sporze, bo Talmud jest tak skonstruowany, jakbyście sobie potem to zobaczyli, że na ogół się spierało kilku rabinów i jeden jakby pogląd zwyciężał, czy drogą głosowania, czy wszyscy się zgodzili. W każdym razie wynika z dyskusji, że trzeba jakieś stanowisko zająć, jak należy się w danej sytuacji zachować, żeby było to zgodne z Torą. Czyli, ale oczywiście tutaj cały szereg praw powstały, które się wywodzą z Tory, ale już są jakby dalszą pracą rabinów, czyli mamy prawa, które się wyprowadzają bezpośrednio z Tory i te dalsze, które już stworzyli rabini, ale opierając się na Torze. I to jest jakby ten Talmud, on jest bardzo obszerny i bardzo często są różne, były nieporozumienia w historii, jakieś takie przesądy, tam jakieś tajemnice, jakieś spiski, nic takiego. To jest, jak mówię, to jest spisana Tora ustna, czyli ta cała nauka o Torze tłumaczonej, komentowanej, prawniczo jakby ustawionej. Wiele jest takich rozważań logicznych, bardzo ciekawych dla logików i prawników. To może być nieraz wzorem rozumowania. I to jest właśnie Talmud i to jest rzecz typowo żydowska. Bo tak jak jest Tora i prorocy są i szereg pism są własnością także chrześcijaństwa, nie wiem w jakiej mierze także islamu, ile weszło do Koranu czy do innych pozycji, o tyle Talmud jest rzeczą ściśle żydowską, to już jest jakby bardzo specyficzna sprawa. I w wielu szkołach rabinackich uczy się głównie właśnie Talmudu. No. Pani wspominała wiele tutaj o pismach. Tak. Jaką one grają rolę w życiu Żyda? No właśnie, czy je się gdzieś czyta na jakieś nabożeństwa? Tak, ale są szczególne święta, na których się to czyta. Na przykład jest takie święto Purim, gdzie czyta się zwój Estery. To jest na pamiątkę uratowania Żydów od zakłady w Persji w czasach króla Achaszwerosza, czy tysiące lat jakieś. To na pamiątkę tego jest taka księga Rut, której się opowiada, jak Rut, Moabitka, konwertytka, jakie były jej losy, bo ona była prababką króla Dawida, więc bardzo ważna postać. Jest księga Przysłów, które też właściwości jest takim traktatem etycznym. Jest księga Hioba, bardzo historia dziwna i dramatyczna. Jest bardzo takich, jakie są teraz, się mówi, jakby o trzech poziomach świętości tych ksiąg. Że Tora to jest jakby bezpośrednio nadana przez Boga, objawiona i że Mojżesz był jedynym człowiekiem, który z Bogiem rozmawiał twarzą w twarz. To nie znaczy, że go widział. Nikt nie mógł zobaczyć twarzy Boga i żyć. On widział dokładnie, jest taka w Torze ten, jak on strasznie chciał pokazać, zobaczyć i Bóg mu powiedział, staniesz sobie tutaj w tej skalnej rozpadlinie, ja przejmij i zobaczysz tam kawałek moich pleców. Tyle widział. Ale słyszał głos Boga bezpośrednio, twarzą w twarz. Prorocy słyszeli Boga, ale już nie twarzą w twarz.
słyszeli, ale uważa się, że prorocy słyszeli głos Boga i to, co mówili, to było im jakby przekazane od Boga, czyli jakby to jest trochę niższy stopień świętości, ale też pisma, to już jest jakby dzieło ludzkie, ale w jakiś sposób natchnione. Więc to jest jakby tak idzie troszkę, ta gradacja jest tutaj różna. Tam jest bardzo dużo poezji, psalmy, przecież psalmy są takie, takim cudownym dziełem. To psalmy są we wszystkich modlitwach, teraz dziennie, we wszystkich świętach, to psalmy wchodzą w modlitewniki, to jest, zresztą w kościele się je śpiewa, ja bym mogła nieraz tłumaczyć dosłownie niektóre, bo to wszystko jest też własnością chrześcijaństwa. Psalmy tam chyba w całości przeszły. Nasze wierzenie dzisiejsze powoli dobiega końca, a Justyka przez całą audycję tutaj skrzętnie coś notowała i chciałaby nam się teraz podzielić. Tak, notowałam takie swoje zapiski o technice, której katolicy bardzo często używają do czytania Pisma Świętego. Ta technika nazywa się Lectio Divina. Nie wiem, czy protestanci też mają taką jakąś technikę? Pierwsze słyszę. Więc wytłumaczę, na czym Lectio Divina polega. Jest to czytanie Pisma Świętego, które zajmuje trochę czasu. Wybiera się jakiś określony fragment, czy to czytany w tym dniu w liturgii, czy jakikolwiek dowolny. I najpierw po prostu się go czyta. Następnie się nad nim medytuje. Potem przychodzi czas na oratio, czyli modlitwę. I na końcu jest kontemplatio, czyli kontemplacja, wsłuchiwanie się w to, co Bóg chce przez ten dany fragment nam przekazać. Pani Dorota, pani kiedyś stosowała takie techniki? Tak, aktualnie na spotkaniach Benedyktu z siostrami benedyktynkami, które służą u nas w parafii Grobu Bożego w Miechowie. No to myślę, że pani Dorota poleca słuchaczom. A my się będziemy żegnać. Bardzo dziękuję zarówno Jankowi, jak i pani Dorocie i pani Zofii za obecność, za podzielenie się informacjami o tym, jak właśnie wyglądają księgi święte w różnych religiach. No więc my się żegnamy. Dziękujemy jeszcze raz. Byli z nami Jan Tobiasiewicz, Dorota Kamińska, Zofia Radzikowska. Dziękuję bardzo.